Dla mnie pisanie to jest po prostu zabawa. Sama się bawię pisząc. Zadowolona jestem, że coś tam wychodzi, że to potem się podoba komuś, no to bardzo mnie to cieszy. Cześć, witam Was na kanale Młodzi Czytają i Recenzują. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Jadwiga Buczak, poetka, pisarka, malarka, kobieta wszechstronnie utalentowana. Dzień dobry, pani Jadwigo. Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich. Pani Jadwigo, jak już wspomniałam, jest pani autorką dwóch kryminałów jak do tej pory, Kradzież Monalizy oraz Nadzieja do kwadratu. Wcześniej pani pracowała w bibliotece Muzeum, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. No i skąd pomysł na przebranżowienie się i rozpoczęcie kariery jako autorka kryminału? Zaczęłam właściwie pisać dużo wcześniej, nie jak przeszłam na emeryturę, ale wszystko do szuflady. Pierwsze moje takie opowiadanie, właściwie to były takie mini powieści, to była właśnie Kradzież Mony Lizy, Wieczór autorski i Spokojny plener. Te trzy opowiadania, czy takie większe opowiadania łączyły wspólne bohaterki. Bohaterowie też tam przewijają się, panowie, w tych trzech opowiadaniach. I natrafiłam kiedyś na konkurs. To był konkurs przez wydawnictwo Oficynka i Biblioteka w Gdańsku, kryminał z Trójmiastem w tle. Że akurat tak się złożyło, że Kradzież Mony Lizy, akcja działa się w Gdyni. Na potrzeby konkursu skróciłam to moją powieść, dosyć sporo skróciłam, wysłałam. No i okazało się, że się udało. Nagrodą było takie wyróżnienie i wydanie Kradzieży Mony Lizy jako jedno z 10 opowiadań w zbiorowym wydawnictwie Lukrecja z Kamiennej Grobli. To mnie zachęciło i wtedy już miałam napisaną tą Nadzieję do kwadratu. Wysłałam do tego samego wydawnictwa. No i się udało. A skąd w ogóle pomysł na pisanie akurat kryminałów? Lubiłam zawsze czytać kryminały. No coś się dzieje. Kryminał to i powieść obyczajowa i trochę tam psychologii jest. No to po prostu wszystko. Czytałam, oglądałam kryminały, jeszcze czytałam kryminały, jak był taki okres, lata 80., 90., były źle widziane czytanie kryminałów. To było takie nie eleganckie. Ja czytałam kryminały, przyznawałam się do tego. W tej chwili kryminały są bardzo popularne i także te kryminały z przymrużeniem oka, komedie kryminalne są teraz, jak to się mówi, na topie. Wiem, że lubi pani książki Agaty Christie i czy właśnie stąd czerpie pani inspirację do tworzenia fabuły? Nie, rzeczywiście lubię Agaty Christie, lubię Conan Doyle'a, czytałam polskich kryminalistów, czyli autorów kryminałów, ale raczej takim moim pierwowzorem, może nie tyle pierwowzorem, co pomysłem na taki kryminał lekki z przymrużeniem oka były książki Joanny Chmielewskiej. Proszę powiedzieć, czy podczas pisania kryminałów wie pani, kto jest głównym podejrzanym już, na jakim etapie wie pani, kto jest tym głównym podejrzanym? Nadziei do kwadratu to tak mniej więcej od połowy już wiedziałam, ale często nie wiem. No, kilka mam napisanych tych kryminałów, na razie niewydanych. Teraz właśnie kończę książkę, właściwie już skończyłam, tylko jeszcze taka kosmetyka końcowa i wyślę do wydawnictwa. Sama do ostatnich rozdziałów, do ostatnich kartek nie wiedziałam, nie mogłam się zdecydować, kto jest przestępcą, kto jest mordercą, bo tam jest kilka ofiar. Także różnie to bywa. No dla mnie pisanie to jest po prostu zabawa. Sama się bawię pisząc, zadowolona jestem, że coś tam wychodzi, że to potem się podoba komuś, no to bardzo mnie to cieszy. Tak, ja również po przeczytaniu książki pani Jadwigi Nadzieja do kwadratu serdecznie polecam tą książkę.
przyznam szczerze, że zaskoczyło mnie właśnie jej zakończenie. Ale chyba też o to chodzi, prawda? W kryminałach. Tak, żeby zakończenie zaskakiwało. To przede wszystkim o to chodzi, żeby zaskoczenie było, żeby czytelnik cały czas się zastanawiał, ten, a może nie. A w końcu się okazuje, że nie zawsze czytelnik się domyśli, kto jest przestępcą. Pracowała Pani wcześniej w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i ma Pani na swoim koncie takie publikacje jak życiorys Zofii Kosak, jednej z największych polskich pisarek XX wieku. Proszę powiedzieć, jak wówczas właśnie w tych warunkach wyglądała praca pisarki? Pracując w muzeum, w bibliotece muzeum, pisałam różne opracowania, między innymi opracowałam życiorys właśnie Zofii Kosak, ale również pisałam artykuły, można powiedzieć, że są to artykuły na przykład z Rzeszowa do Auschwitz o pierwszym transporcie, który był kierowany do obozu w 1940 roku. Napisałam taką typowo biblioteczną pracę, jak digitalizacja zbiorów bibliotek muzealnych na podstawie zbiorów Biblioteki Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. To jest już taka typowo biblioteczna sprawa. No, zrobiłam ogromne opracowanie, bibliografię, opracowałam bibliografię dotyczącą właśnie publikacji KL Auschwitz-Birkenau. Bibliografia obejmowała lata 1981 do 2006. Skoro już mowa o tej trudnej historii naszego narodu, była Pani wcześniej współredaktorem kwartalnika Wołyń i Polesie. To historia bardzo trudna, zwłaszcza tutaj na Podkarpaciu. Czy może Pani nam przybliżyć, jak wówczas właśnie wyglądała Pani praca i co Pani pisała? Ten kwartalnik to nie był związany zupełnie z moją pracą zawodową w bibliotece Auschwitz-Birkenau. To zupełnie w Oświęcimiu powstało Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia i właśnie to wydawnictwo publikowało ten kwartalnik, którym ja byłam współredaktorem. Napisałam właśnie też o Zofii Kosak, także też było w tym kwartalniku ten mój artykuł. Ale Zofia Kosak chyba też przeżyła, prawda? Też ona była ze wschodu, ze wschodnich rubieży Polski, także przeżyła tam wiele różnych bardzo tragicznych sytuacji. Ale wracając do biuletynu, redagowałam materiały, które przysyłano do redakcji. Znaczy nie tylko ja, ale między innymi także trafiały do mnie. Były to zarówno wspomnienia ludzi, którzy przeżyli tą gehennę na Wołyniu, ale także i wspomnienia lat międzywojennych, co się tam działo, obyczaje, jakie panowały na wsiach, te zwyczaje ludowe właśnie w okresie międzywojennym. To nie tylko ta tragedia, ten horror, który nam zgotował nacjonaliści ukraińscy ONUPA, ale również opisane jest tutaj codzienne życie, jakie było w okresie międzywojennym. Jest Pani autorką dwóch tomików poezji, Słowa nieuśmiechnięte i Jesienne kwiaty. I o czym Pani pisze w swoich poezjach? To może dodam, że jest już trzeci tomik, Listy niewysłane. W tym roku się ukazał. Tamte ukazały się wiele lat wcześniej. W ostatnim tomiku jest podtytuł Duszoobrazy. Czyli po prostu w swoich wierszach piszę to, co mi w duszy gra. Co akurat przeżywam, jakieś nastroje swoje. Czasem opisuję przyrodę. Są to krótkie, bardzo krótkie wiersze, takie właściwie miniaturki poetyckie. Czyli inspirację czerpie Pani
skąd? Z życia, po prostu ze swoich przeżyć. Oprócz pasji literackich ma Pani jeszcze inne, takie jak na przykład malarstwo. I co Pani prezentuje na swoich obrazach? Maluję olejnymi farbami, a najbardziej lubię malować portrety. Czasem maluję widoki, rzadziej martwą naturę i architekturę, której nie lubię malować. Ale portrety w ogóle fascynują mnie, twarze ludzkie, i lubię je uwieczniać. Gdzie można zobaczyć te obrazy? No czasem mam wystawy indywidualne, biorę udział w wystawach zbiorowych. Nawet tutaj będzie niedługo w rzeszowskich piwnicach 20 grudnia nasza zbiorowa wystawa obrazów. Nasza, mówię, Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Wspomniała Pani wcześniej, że już w zasadzie jest gotowa, tak? Trzecia Pani książka. Tak. Kryminał. Kryminał. Czy może Pani jeszcze uchylić rąbka tajemnicy co do tej książki? Tak, tytuł są Fałszywe Anioły i akcja dzieje się w moim rodzinnym mieście w Oświęcimiu. No jest tam fałszerstwo obrazów, jest tam oczywiście morderstwo, są tam takie przyjaciółki, które pomagają policji w szukaniu przestępcy, tego mordercy. No i w końcu się udaje, więcej nie powiem. Gdyby na przykład ja albo inny młody człowiek chciał zacząć pisać kryminały, no to jakiej rady udzieliłaby Pani na początek takiej kariery? Przede wszystkim trzeba lubić tą formę literatury. Trzeba lubić kryminały. Trzeba czytać, oglądać. Jest taka książka Puzyńskiej, Katarzyny Puzyńskiej, Policjanci. Jest to trzytomowa książka, gdzie policjanci opisują swoje prawdziwe zdarzenia. Trzecia część to są osoby bliskie tym policjantom, żony, rodziny policjantów, którzy zginęli w czasie akcji. No dużo się można po prostu z tego dowiedzieć. W komputerze mam na przykład takie strony, gdzie szukam, jaka broń, jakie trucizny, żeby potem wykorzystać to w książce. No właśnie, bo do pisania kryminałów też jest potrzebna taka fachowa wiedza, prawda? Tak, zbieram właśnie takie różne informacje. Zbieram na przykład bo nie tylko odciski palców w tej chwili są ważne w śledztwie, ale także teraz można i DNA, to niedawno wyszło, ale na przykład zapach, co jest bardzo ważne, zapach można też zatrzymać, przechować, to o tym nie wiedziałam zupełnie. No tutaj psy bardzo dużą rolę odgrywają policyjne. No jest mnóstwo takich rzeczy, o których my właściwie nie wiemy. Na co dzień pisząc czy czytając kryminał, to jest tylko ten policjant, jest ewentualnie jakiś prokurator i oni śledztwo prowadzą. Ale jest mnóstwo ludzi, cała ekipa techników, którzy właśnie dochodzą do tego, jakie badają te ślady zostawione przez przestępcę. Pani Jadwigo, serdecznie dziękuję za rozmowę. Z niecierpliwością czekam na Pani kolejną książkę. Moim i Państwa gościem była Pani Jadwiga Buczak. Dziękuję serdecznie, a ja zachęcam jeszcze do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Młodzi czytają i recenzują. Pozdrawiam.